Gdzie on jest? Cześć, kto? Frodo! Gdzie jest Frodo? Dobra, ale czekaj, zanim przetrzepiesz mi wszystkie szafy, powiesz mi, o co chodzi? Frodo, wyłaź, wiem, że tu jesteś. Powiem ci, że jestem tutaj sama, czytam sobie książkę, nie ma tutaj Frodo. Nie, jesteś sama, tak? Tak, a co? No nie wiem, gdzie jest. A co, zaginął? Nie zaginął, miał być z mamą, później się jednak okazało, że nie jest. Okej, okay. I dlatego pomyślałaś sobie, że jest tutaj ze mną i przepraszam, co według ciebie mielibyśmy tutaj robić? No nie wiem, że ci jakąś półkę wiesza czy coś? Półkę wiesza, dziewczyno, puknij się w głowę. Nie, nie ma tu Frodo. Wiem, gdzie masz laptopa? Nie mam tam gołych zdjęć Frodo. Gdzie masz laptopa? W spokoju. Powiesz mi, o co chodzi? Zaraz go namierzę, znam jego hasło, więc szybko znajdę jego lokalizację. O, dziewczyno, po pierwsze, czy ty trochę nie przesadzasz, a po drugie, nie mogłaś tego zrobić w domu? Czekaj. Po co kręcisz aferę? Frodo jest chyba w szkole tańca. Co? Przecież szkoła tańca jest zamknięta. No właśnie. Co on tam robi? Chodźmy to sprawdzić. Nie, czekaj, wiesz co? Jedź sama to sprawdzić, ja ci dam klucze i dasz mi znać po prostu. Jak tylko je znajdę. Czekaj, zadzwonię do Magdy, bo nie ma. No cześć. No dobra, wiem, że jesteś w Scarface, ale mam szybkie pytanie. Klucze do szkoły tańca, masz je może? Dobra, wiem, że masz tłumy. Okej, okay, kończę, pa. Magdy nie ma w Scarface. Co? Jest tam Sara i Błażej. Magda ma na popołudnie. Nie, nie, nie. Powiedziała mi, że ma teraz podwójną zmianę. No okłamała cię. Frodo okłamał mnie. Zginęły klucze, no to jest za duży zbieg okoliczności. No jasne. Magda i Frodo ukrywają się przed nami w szkole tańca. Ty naprawdę tego nie widzisz? To jest jakiś absurd. Chodźmy to sprawdzić. Dobra, pójdę tam z czystej ciekawości, ale moim zdaniem to i tak jest głupota.